Boże, witamy wspólnotę Jana Brebeufa na celebracji Niedzieli Palmowej i Męki Pańskiej. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Hosanna, Synowi Dawida, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, o Królu Izraelski. Hosanna na wysokości. I z Duchem Twoim. Moi drodzy, witam Was serdecznie na tej celebracji Niedzieli Palmowej, rozpoczynającej się na wielki tydzień. Niedzielny poranek, jednoczyć się w modlitwie i wspólnie przeżywać uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz Jego tragiczną mękę na krzyżu. Moi drodzy, podczas tej Eucharystii Panu Bogu polecać będziemy następujące intencje. Będziemy modlili się za Juliannę Paluch, Władysław Kielar, Mary Tornatore, Betty Marvin, Franciszek Leśnicki w pierwszą rocznicę śmierci, Paulina Jarowiecki o Boże Błogosławieństwo w dniu urodzin, Stanisław Sak, Jan Dziadkowiec, Jan Anszczak w 13. rocznicę śmierci, Henryk Odoj, Rosemary Tariath, Mary Louise Herek, błogosławieństwo urodzinowe oraz o Boże Błogosławieństwo w 50. rocznicę ślubu dla Elizabeth i Jerry Mankowskich. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu.
przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał pomóc strudzonemu krzepiącym słowem. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem, ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według świętego Mateusza. Jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i powiedział: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby go wydać. W pierwszy dzień przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali go: gdzie chcesz, żebyśmy ci go przygotowali? Paschę do spożycia. On odrzekł: idźcie do miasta, do znanego nam człowieka, i powiedzcie mu: nauczyciel mówi, czas mój jest bliski. U ciebie chcę urządzić paschę z moimi uczniami. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali paschę. Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z 12 uczniami, a gdy jedli, rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie zdradzi. Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: chyba nie ja, panie. On zaś odpowiedział: ten, który ze mną rękę zanurza w misie, on mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o nim jest napisane, lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany.
Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. Wtedy Judasz, który miał go zdradzić, powiedział: Czy nie ja, rabbi? Odpowiedział mu: Tak, to ty jesteś. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał go i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam, odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy w królestwie Ojca mojego. Po odśpiewaniu hymnu wyszli na Górę Oliwną. Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada. Lecz gdy powstanę, uprzedzę. Piotr mu odpowiedział: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie zaprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemani, i rzekł do uczniów: Usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak ty. I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe. Powtórnie odszedł i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Potem przyszedł i znów zastał ich śpiących, bo oczy ich były senne. Zostawiwszy ich, odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Potem wrócił do uczniów i rzekł do nich: Śpicie jeszcze i odpoczywacie? A oto nadeszła godzina i Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Oto się zbliża mój zdrajca. Gdy on jeszcze mówił, przyszedł Judasz, jeden z dwunastu, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: Ten, którego pocałuję, to on. Jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: Witaj, rabi. I pocałował go. A Jezus rzekł do niego: Przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy rzucili się na Jezusa i pochwycili go. A oto jeden z tych, którzy byli z Jezusem, wyciągnął rękę, dobył miecza i ugodziwszy sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Wtedy Jezus rzekł do niego: Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną. Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mojego, a wystawiłby mi więcej niż 12 zastępów aniołów? Jakże więc spełnią się pisma, że tak się stać musi?
W owej chwili Jezus rzekł do tłumów: Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójce, żeby mnie pochwycić. Codziennie zasiadałem w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz stało się to wszystko, żeby się wypełniły pisma proroków. Wtedy wszyscy uczniowie opuścili go i uciekli. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi, a Piotr szedł za nim z daleka, aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cała wysoka rada szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, jakkolwiek występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęli dwaj i zeznali. On powiedział: mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu 3 dni go odbudować. Wtedy powstał najwyższy kapłan i rzekł do niego: nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie. Lecz Jezus milczał, a najwyższy kapłan rzekł do niego: przysięgam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym? Jezus mu odpowiedział: tak, ja nim jestem, ale powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmogącego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. Wtedy najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: zbluźnił, na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Oto teraz słyszeliście bluźnierstwo. Co wam się zdaje? Oni odpowiedzieli: winien jest śmierci. Wówczas zaczęli mu pluć w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali go i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu, kto cię uderzył? Piotr zaś siedział zewnątrz na dziedzińcu. Podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, co mówisz. A gdy wyszedł ku bramie, zauważyła go inna i rzekła do tych, co tam byli: ten był z Jezusem Nazarejczykiem. I znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Po chwili ci, którzy tam stali, zbliżyli się i rzekli do Piotra: na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja mowa cię zdradza. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać: nie znam tego człowieka. I w tej chwili kogut zapiał. Wspomniał Piotr na słowo Jezusa, który mu powiedział: zanim kogut zapieje, 3 razy się mnie wyprzesz. Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. A gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, którego wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się. Zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydawszy krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? Twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki do przybytku, oddalił się, potem poszedł i powiesił się. Arcykapłani zaś wzięli srebrniki i orzekli: nie wolno kłaść do skarbca świątyni, bo są zapłatą za krew. Po odbyciu narady kupili za nie pole garncarza na grzebanie cudzoziemców. Dlatego pole to aż po dziś dzień nosi nazwę pole krwi. Wtedy spełniło się to, co powiedział prorok Jeremiasz. Wzięli 30 srebrników, zapłatę za tego, którego oszacowali synowie Izraela, i dali je za pole garncarza, jak im Pan rozkazał. Jezusa zaś stawiono przed namiestnikiem,
Namiestnik zadał mu pytanie. Czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział. Tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat. Nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiadał mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat. Którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie. Nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłum, żeby prosili o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik. Którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli. Barabasza! Rzekł do nich Piłat. Cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy. Na krzyż z nim! Namiestnik odpowiedział. Cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli. Na krzyż z nim! Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej wzrasta, wziął wodę i umył sobie ręce wobec tłumu, mówiąc. Nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz. A cały lud zawołał. Krew jego na nas i na nasze dzieci. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wtedy żołnierze namiestnika zabrali Jezusa z sobą do pretorium i zgromadzili koło niego całą kohortę. Rozebrali go z jego szat i narzucili na niego płaszcz szkarłatny. Uplótłszy wieniec z ciernia, włożyli mu na głowę, a do prawej ręki dali mu trzcinę. Potem przyklękali przed nim i szydzili z niego, mówiąc: Witaj, królu żydowski! Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyszydzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między siebie jego szaty, rzucając o nie losy i siedząc, tam go pilnowali. Nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, król żydowski. Wtedy też ukrzyżowano z nim dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po lewej stronie. Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali go i potrząsali głowami, mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie. Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani z uczonymi w piśmie i starszymi, szydząc, powtarzali: Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Jest królem Izraela. Niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo lżyli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli,
Eli, lema sabachthani. To znaczy, Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili. On Eliasza woła. Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, ułożył na trzcinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili. Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po jego zmartwychwstaniu, weszli do miasta świętego i ukazali się wielu. Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się stało, zlękli się bardzo i mówili. Prawdziwie, ten był Synem Bożym. Było tam również wiele niewiast, które przypatrywały się z daleka. Szły one za Jezusem z Galilei i usługiwały Mu. Między nimi były Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Józefa oraz matka synów Zebedeusza. Pod wieczór przyszedł zamożny człowiek z Arymatei imieniem Józef, który też był uczniem Jezusa. On udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Wówczas Piłat kazał je wydać. Józef zabrał ciało, owinął je w czyste płótno i złożył w swoim nowym grobie, który kazał wykuć w skale. Przed wejściem do grobu zatoczył duży kamień i odszedł. Lecz Maria Magdalena i druga Maria pozostały tam, siedząc naprzeciw grobu. Nazajutrz, to znaczy o dniu przygotowania, zebrali się arcykapłani i faryzeusze u Piłata i oznajmili. Panie, przypomnieliśmy sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia. Po trzech dniach powstanę. Każ więc zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli jego uczniowie, nie wykradli go i nie powiedzieli ludowi. Powstał z martwych i będzie ostatnie oszustwo gorsze niż pierwsze. Rzekł im Piłat. Macie straż? Idźcie, zabezpieczcie grób, jak umiecie. Oni poszli i zabezpieczyli grób, opieczętowując kamień i stawiając straż. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, wysłuchaliśmy przed chwilą opisu męki Pańskiej, opisu męki i ostatnich godzin życia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I gdyby przyjrzeć się rozwijaniu się tej akcji właśnie męki Pańskiej, możemy zobaczyć jak gdyby w pełnym świetle ogrom zła i ogrom grzechu, jaki zjednostkował się na Jezusie. Gdybyśmy śledzili krok po kroku, jak męka naszego Pana się rozwijała, możemy zobaczyć, że wszystkie rodzaje grzechu, wszystkie rodzaje przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej, zostały skupione na naszym Zbawicielu. Zaczęło się od zdrady ucznia, od zdrady Judasza, który sprzedał naszego Pana za 30 srebrników, tyle co za nic. I później kontynuowana katorga, kontynuowana trwoga, która biła w serce naszego Zbawiciela. Jednym z nich było to, że Chrystus brakowało mu wsparcia. Chrystus został pozbawiony wsparcia od swoich uczniów.
którzy w ogrodzie w Getsemani zamiast towarzyszyć w tej uwytrwałej modlitwie zasnęli, jak gdyby nie wykazali tego zainteresowania, aby wspomóc naszego Zbawiciela. Oczywiście później był niesprawiedliwy sąd, oszuści i świadkowie, którzy zeznawali wbrew prawdzie, i później cała plejada trwogi i cała plejada przemocy fizycznej przez upokorzenie, przez biczowanie, na ukrzyżowaniu skończywszy. Moi drodzy, kiedy tak prześledzimy mękę pańską, zobaczymy, że Jezus prawdziwie zanurzył się w naszej ludzkiej nędzy. Prawdziwie zanurzył się w naszym grzechu. Nie po to, aby dołączyć do grzechu, ale po to, aby wskazać, że nawet w najciemniejszym momencie naszego życia Zbawiciel jest z nami, ponieważ On tam był. Moi drodzy, wielokrotnie się zastanawiamy na temat znaczenia zła. Dlaczego to albo tamto się dzieje w świecie? I może teraz najbardziej, jak gdyby zastanawiamy się nad tym, dlaczego ta pandemia, dlaczego nie możemy przeżywać wspólnie Wielkiego Tygodnia, Niedzieli Palmowej, tak jak to zwykliśmy przeżywać. Moi drodzy, wiele było różnych pytań właśnie na zrozumienie tajemnicy zła. Ale jedną chyba z najlepszych odpowiedzi, które usłyszałem, jest ta, którą chciałem się z wami podzielić. I to jest odpowiedź następująca. Jezus nie przyszedł wytłumaczyć zła. Nie przyszedł wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje. Ale postąpił krok dalej i postanowił nam towarzyszyć w cierpieniu. Postanowił nie pozostawić nas samych w tajemnicy grzechu, w cierpieniach, jakie odczuwamy po grzeszeniu i ze względu na zło, które się nam dzieje. Moi drodzy, tam, gdzie jest upokorzenie, Jezus tam był. Tam, gdzie jest niesprawiedliwy sąd, Jezus tam jest. Tam, gdzie jest ból odrzucenia, ból samotności, ból niezrozumienia, Jezus tam jest. Moi drodzy, nie ukrywam, że świętowanie tego Wielkiego Tygodnia rozpoczyna się w taki dziwny sposób. Brakuje nam tutaj, naszym księżom i mnie osobiście, brakuje mi was. Jesteśmy w pustym kościele. Nie słychać ministrantów, którzy dyskutują, kto weźmie kadzidło. Nie słychać dzieci, które może czasami zapakują, ponieważ im się nudzi. Nie widać panów marszałków, którzy się przygotowują do posługi. Jest pusto. I może dla was jest podobne odczucie dzisiaj, że jest jakaś pustka w waszym sercu i wokół was. Moi drodzy, Jezus tam jest. Ponieważ On otworzył się na to, aby nam towarzyszyć w najciemniejszych momentach naszego życia. I męka, którą wysłuchaliśmy przed chwilą, jest najlepszym tego przykładem. Na tą niedzielę męki pańskiej zachęcam was do tego, abyście wrócili do tekstu męki pańskiej i prześledzili krok po kroku, jak Jezus, nasz Zbawiciel, postanowił zjednoczyć się z cierpiącą ludzkością w różnych wymiarach tego cierpienia i bólu. I wbrew pozorom jest to wiadomość nadziei, jest to wieść nadziei, ponieważ Bóg chce być z nami, nawet w najbardziej czarnych momentach naszego życia. I również jest On z nami teraz, w tym bardzo wyjątkowym i jakże dziwnym początku Wielkiego Tygodnia. Amen. Moi drodzy, teraz powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny,
świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Dla naszego zbawienia Pan Jezus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu. Dziękując za Jego ofiarę, zanieśmy do Niego nasze prośby. Módlmy się za Kościół, aby ciągle przypominał, że droga do chwały prowadzi przez krzyż. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chrześcijan, aby swoim życiem świadczyli o wartościach nieprzemijających. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rządzących, aby nie zapomnieli, że władza jest służbą. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy długie lata nie przystępowali do sakramentu pokuty, aby w Bogu odnaleźli miłosiernego Ojca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich naszych wiernych zmarłych, a szczególnie tych z naszych rodzin i tych polecanych podczas obecnej mszy świętej, aby osiągnęli życie wieczne. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się do miłosiernego Boga o Bożą opatrzność w tym czasie pandemii, aby Bóg jednoczył nas w rodzinie i w tej wspólnocie rodzinnej wspierał nas w walce z przeciwnościami. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, aby sukcesy nie wbijały nas w pychę, a niepowodzenia nie załamywały. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dozwól nam, Panie, wiernie podążać za Tobą i nie lękać się krzyża, w którym jest nasze zbawienie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przez mękę swojego Syna pojednaj nas ze sobą. Nie zasługujemy na to z powodu złego życia, lecz ufamy, że Najświętsza Ofiara wyjedna nam przebaczenie u Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On wolny od grzechu cierpiał za grzeszników i nie mając winy przyjął niesprawiedliwy wyrok, aby odpokutować zbrodnie świata. Śmierć Chrystusa zgładziła nasze winy, a Jego zmartwychwstanie przyniosło nam zbawienie. Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, raz z radością wołając. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Błażejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Brebeufem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże, Ty nas posiliłeś najświętszym sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzymy. Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli cel naszych dążeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Moi drodzy, Bóg zapłać za wspólną modlitwę w tę niedzielę palmową. Zachęcam was, abyście sprawdzali ten profil facebookowy naszej parafii, gdzie będziemy udostępniać plany kolejnych transmisji internetowych naszych liturgii. Najbliższa to już w nadchodzącą środę. Będzie Droga Krzyżowa o godzinie 3, o 12, przepraszam, i o godzinie 4 msza święta po angielsku, o 5 w środę wieczorem, o 5 msza po polsku. Więc zachęcam was, moi drodzy, abyście sprawdzali nasz profil internetowy, ale również abyście jak gdyby pokazywali swoją troskę nad innymi. Prosty telefon do osoby, z którą dawno żeście nie rozmawiali, może być wyrazem takiej miłości w tych właśnie dziwnych czasach, w których żyjemy. Moi drodzy, teraz otrzymajcie i przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.